Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na flaki, ale ani wołowe, ani wieprzowe, a jak już widzicie po samym tytule, flaki grzybowe, flaki z boczniaków, oryginalne, pyszne, szybkie w wykonaniu, proste w wykonaniu. Może już jedliście takie oto flaczki. To jest moja wersja, mój przepis, niezwykle aromatyczny, esencjonalny i bardzo dobrze wyczuwalne są tutaj te boczniaki. Taka wersja jest dobra, a może powiedzieć znakomita dla wegetarian, którzy po prostu nie jedzą mięsa, a taka warzywna wersja udawanych flaków może być dla nich bardzo fajnym rozwiązaniem. Także koniecznie wypróbujcie ten przepis, jeżeli Wam się przepis spodoba, zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. W sekcji komentarzy dajcie mi znać, jakie inne przepisy jeszcze chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Ten pomysł podrzucił mi bodajże w sobotę jeden z widzów, także jeżeli mnie oglądasz, no to pozdrawiam serdecznie. Tak jak obiecałem, flaki zrobione, teraz kolejne wyzwanie. Na samym początku jeszcze zapraszam Was do odwiedzenia mnie na Instagramie oraz Facebooku. Nazwy wyświetlają Wam się tutaj poniżej, a tymczasem już nie przedłużając, zabierajmy się do gotowania. Przygotowanie, moi drodzy, przepysznych flaczków rozpoczniemy sobie od przedstawienia z grubsza składników, których to będziemy używać. Oczywiście pietruszka, jeden taki korzeń, kawałek selera, jedna średniej wielkości cebula, około 3 cm imbiru świeżego najlepiej, jedna sporej wielkości marchewka, 3 ząbki czosnku i jeszcze kawałek, moi drodzy, zielonej części pora. To wszystko musimy sobie obrobić, ale o tym też za chwilkę. Na razie sobie to odkładamy i na samym wstępie przejdziemy do boczniaków. Moi drodzy, mam tutaj boczniaki, 500 gramów, jedną taką paczuszkę i myślę, że spokojnie na 4-5 osób wystarczy. Tyle grzybów, są przepyszne. Myślę, że jeżeli nie próbowaliście jeszcze nigdy w życiu boczniaków, koniecznie musicie wypróbować. Wiele ludzi przygotowuje na przykład takie smażone boczniaki w panierce. Jadłem też marynowane boczniaki, opcji jest tutaj naprawdę wiele. Dzisiaj zrobimy taką, można powiedzieć, wegetariańską wersję flaków, czyli przygotowaną właśnie z boczniaków. Boczniaki oczywiście są umyte, z grubsza osuszone i takie oto boczniaki kroimy sobie w paski, tak żeby przypominały flaki. Spójrzcie, flaki, zwłaszcza wołowe, również mają tutaj takie włoski, takie błąki i boczniak swoim wyglądem doskonale przypomina flaki właśnie wołowe. Także na takie około półcentymetrowe kawałki sobie kroimy grzyby i za chwilę powiem Wam, co dalej. Boczniaki mamy już pięknie skrojone, odstawiamy je sobie na chwilę na bok, a teraz zabierajmy się za warzywa przedstawione przed chwilą. Tarka, duże oczka na tarce i trzemy sobie po kolei najpierw seler. Następnie marchewkę. Kolejno pietruszkę. Starte warzywka odkładamy również na bok. Bierzemy drugą miskę, albo tamte warzywa przerzuca się sobie po prostu w inne miejsce. I zabieramy się za siekanie. Tym razem na pierwszy rzut idzie por. Tutaj proponuję posiekać po prostu w takie delikatne, cieniutkie plasterki. Następnie czosnek, czy ząbki czosnku siekamy również bardzo drobno. Cebula najpierw na pół. Następnie takie kawałki. Obracamy i drobna kosteczka. Następnie imbir. Możemy go sobie albo zetrzeć, albo posiekać. Ja akurat go posiekam bardzo drobno. Wszystkie składniki, które to będziemy sobie używać, mamy w zasadzie gotowe.
I teraz zabieramy się już za podsmażanie. Do garnka, moi drodzy, wlewam około 2-3 łyżek oleju. Wykładam już tutaj od razu warzywka, mianowicie cebulkę, por oraz imbir. Najpierw one mi się troszkę podsmażą, myślę, że około 2 minutek. A następnie dodam startego selera, pietruszkę oraz marchewkę. Wszystko to jeszcze sobie razem podsmażymy około 5 minut i wtedy powiem Wam, co dalej. Wszystko mamy przepięknie podsmażone. Teraz przychodzi kolej na doprawianie. Moi drodzy, najpierw sól około jednej takiej płaskiej łyżeczki. Zawsze później możecie sobie dosolić. Następnie pieprz. Pieprz najlepiej czarny, świeżo mielony. Doprawiamy oczywiście do smaku. Ja chcę, żeby te flaszki były nieco takie bardziej charakterne. Kilka liści laurowych, około 5-6. Następnie ziele angielskie, również kilka kulek. Około jednej łyżki papryki czerwonej słodkiej. Jedna spora łyżeczka gałki muszkatołowej, może być świeżo mielona bądź od razu już zmielona, tak jak w moim przypadku. Przecież flaki te prawdziwe, wołowe czy wieprzowe, kojarzą nam się z zapachem właśnie gałki muszkatołowej, często też białego pieprzu. Także gałki muszkatołowej tutaj zabraknąć nie może. Następnie około jednej takiej dużej łyżeczki. Następnie około jednej łyżki koncentratu pomidorowego. Ja z ciekawostek dodaję sobie jeszcze odrobinę oleju sezamowego. Możecie też dodać oleju, możecie też dodać również sosu sojowego bądź Maggi. Jeżeli nie macie sosu sojowego albo oleju sezamowego i też nie chcecie dodawać Maggi, nie jest to konieczne, po prostu to jest mój taki smak ode mnie. I myślę, że tym Was zaskoczę. Teraz wszystko mieszamy. Jeszcze delikatnie podgrzewamy, podsmażamy przez około minutkę, dwie. Następnie, moi drodzy, dorzucamy boczniaki. Spójrzcie tylko, jak pięknie to wygląda. One naprawdę do złudzenia przypominają prawdziwe flaki. I teraz dolewamy albo wodę, albo bulion warzywny. Warzyw tutaj jest aż nadto. Warzyw jest tutaj aż nadto, tak więc ja dolewam akurat wody. Wody około litra 20, może nawet 1,5 litra. Najwyżej zawsze możecie sobie odparować nadmiar wody, żeby zintensyfikować smak. I teraz to wszystko sobie gotujemy przez około 10-15 minutek. Dodamy sobie jeszcze jeden składnik i w zasadzie danie będzie gotowe. Na sam koniec, moi drodzy, dodajemy około jednej łyżki majeranku. Wszystko to jeszcze gotujemy przez około 5 minut i serwujemy na talerze. Odrobinę tego gęstego, przepięknie wyglądają, niesamowicie pachną. Zwróćcie uwagę tylko, jaki przepiękny mają kolor. Tak oto, moi drodzy, zupka prezentuje się z bliska, wygląda niesamowicie. Ta pomarańcz od przecieru pomidorowego, od koncentratu pomidorowego, od słodkiej papryki przebija się tutaj wyraźnie, wszystko niesamowicie pachnie i taka gorąca zupa naprawdę jest zbawienna na zimniejsze dni, ale i nie tylko, bo i na obiad zwykły dzień sprawdzi się idealnie. Jest to taka alternatywa dla flaków mięsnych, tychże prawdziwych. Ja na tym kończę, moi drodzy, odcinek. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym filmem, który dodaję. Widzimy się już w kolejnym odcinku w czwartek. Cześć, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego i nie zapomnijcie o łapce w górę.